To jest pierwotna potrzeba ludzkości zachowania pamięci. Osoby dla nas ważne, chcemy, żeby zostały zapamiętane i żeby ludzie o nich wiedzieli w przyszłości. Siedzę sobie i dumam o Stonehenge. Na pewno słyszeliście, to jest ten krąg w Wielkiej Brytanii, który naukowcy nie wiedzą, do czego służył. Odkryto tam jakieś zakopane szczątki ludzkie. Z mojego punktu widzenia sprawa jest dość oczywista. Mianowicie wydaje mi się, że wiem, po co ten krąg był, do czego służył. Nie był to żaden zegar kosmiczny. Mianowicie uważam, że po prostu to było miejsce upamiętnienia władców. Tak jak mamy takich miejsc mnóstwo na świecie, czyli jakieś piramidy egipskie, jakieś dziwne budowle gdzieś w drugim końcu świata, gdzie byli złożeni królowie. To też uważam, że to było miejsce spoczynku władców tamtej społeczności, o której wiemy pewnie bardzo mało. Co jeszcze odkryto w Stonehenge? Ostatnio odkryto, że te wielkie, gigantyczne, stutonowe głazy nie są z różnych miejsc przywiezione. One nie były z jednego najbliższego kamieniołomu, ale są nawet takie, które są z odległości 120 km. To potwierdza według mnie tę teorię, bo to są według mnie głazy przywiezione z miejsc, skąd pochodzili ci władcy czy rodzina. Głaz pamiątkowy dla naszego instruktora harcerskiego, który zrealizowaliśmy w górach. Właśnie przewieźliśmy głaz z jego rodzinnej miejscowości przez pół Polski w góry i tam został on postawiony. Myślę, że to jest pierwotna potrzeba ludzkości zachowania pamięci. To znaczy osoby dla nas ważne, chcemy, żeby zostały zapamiętane i żeby ludzie o nich wiedzieli w przyszłości.